Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś jest przepiękna pogoda, słoneczko świeci i to napawa mnie taką pozytywną energią, zawsze tak jest. Przez kilka dni byłam w takim małym dołku, można to tak nazwać. Byłam trochę przygnębiona, było mi smutno i nie miałam w ogóle żadnej weny twórczej. Wiecie jak to jest, w ogóle mi się nie chciało nagrywać, nie miałam pomysłów. Wszystko mi tak strasznie ciążyło, a teraz to wszystko minęło. I mam ochotę na to, by właśnie nagrywać dla Was ten film, by działać. Byłam dzisiaj już rano w 3 sklepach, byłam po farbę, byłam po nowe roślinki, byłam po doniczki, po ziemię. No uwierzcie mi, dużo tego było, dużo wydałam, niestety muszę to jakoś poukrywać przed mężem. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że najpierw robicie zakupy, a później się zastanawiacie, jak to wszystko zorganizować, żeby mąż Was z tymi rzeczami nie wyrzucił z domu. Wiecie, o co chodzi? Jest przepiękny dzień, zresztą Wam pokażę. Dlatego mam właśnie taką pozytywną energię. Zobaczcie, jakie słoneczko świeci. Jest bardzo cieplutko, bardzo fajnie. W ogóle wiaterek taki bardzo delikatny. No wiosna, wreszcie przyszła nasza utęskniona, kochana wiosna. Wiem, że ten widok bardzo lubicie, dlatego staram się Wam go pokazać w moich vlogach. Pracujemy, będziemy przesadzać kwiatki. Tu jak już widzicie, mój nowy salonik w połowie znikł, dlatego że przenoszę go na dół. W ostatnim vlogu mogliście to zobaczyć. Drapię go, później będziemy go malować i tu będzie taki nowy salon. Myślę, że będzie piękny. Zaczynamy. No, żeby nie było, póki jeszcze kwitną, pokażę Wam moje przepiękne storczyki. No, trzymają się cudnie. Wiecie, że to jest kwiat, który kwitnie, jeden z kwiatów, który kwitnie najdłużej. No, tak. Pięknie mi w tym roku zakwitły. Pięknie i bardzo, bardzo obficie. A tutaj mój kaktus. Mam nadzieję, że się szykuje i on do kwitnięcia. Przepięknie też kwitnie ten kaktus. Tu część moich zakupów. Tylko niektóre rzeczy. Kupiłam kwiaty, kupiłam nawet taką do podlewania konewkę, kupiłam sobie też kącimę, ziemię, no będzie się działo, będzie się działo. Kupiłam sobie też bardzo fajne doniczki, takie, które przepuszczają powietrze, więc nam nie gniją kwiaty i korzenie w nich. No i mam właśnie plan na te kwiaty. A to Dipladenia, którą już mam, którą uwielbiam i to są kolejne dwie, bo mam pomysł na inne miejsce. Pierwsze kwiatki chciałabym postawić tutaj. Tutaj mam takie pięknie rosnące gelso, które pnie mi się właśnie na schodach. I takie troszkę jest smutne, bo jeszcze do końca nie urosło do takich rozmiarów, jakbym chciała. To świeci. I chciałabym, zanim to gelso tak pięknie wyrośnie i tutaj mi zakryje całe te schody, tutaj coś dać, żeby było tak bardziej wesoło, kolorowo. Ostatnio dodałam tu już jedną roślinkę, która przepięknie mi się tutaj przyjęła. I teraz właśnie tutaj będziemy sadzić nasze kwiatki. Kupiłam dwie Dipladenie, bo pomyślałam sobie, że jest to kwiat, który bardzo lubi dużo słońca, nie boi się słońca i słońce go nie pali i będzie bardzo fajnie wyglądał właśnie na tamtym murku. Przesadzamy. Wybrałam do niego taką glinianą, przepiękną doniczkę. Bardzo, bardzo mi się podobała, kształt również. Także włożymy to do tego.
wzrośnie i będzie przepięknie kwitł. Kolejnego kwiatka. Tym razem muszę dodać odrobinę odżywki dla mojej hortensji. Pan w sklepie poradził mi tą Concime Hortensie. Nie wiem, jak się czyta tą firmę. Ciao. W każdym bądź razie tak to wygląda. Pokażę Wam ją z bliska. Tak ona wygląda. I pan powiedział właśnie, że ona jest najlepsza. O, zobaczcie, tu w środku jest też, widzę, dozownik. Macie taką miarkę i tutaj napisane, ile jest. I zaraz ona jest taka w granulkach. I zaraz będziemy czytać, ile dodać do takiej hortensji. O, i idzie i kastor, żeby się przywitać. Cześć! O, zjadłem sobie. Hortensja, żeby pięknie kwitła, to potrzebuje właśnie dobrej ziemi i odżywki. I nie tylko. Mam też moją piękną azaleę i ona też potrzebuje takiej odżywki. Niewiele, bo ta odżywka jest bardzo mocna. Także posypiemy tak troszeczkę i damy ją też do gardenii. Teraz czas na pozostałe kwiatki, odrobinę odżywki i to jest ta akurat do zielonych kwiatów i dodamy taką nakrętkę do naszej nowej cholewki. I zaczynamy. Czas na przerwę. Zrobiłam sobie spaghetti aglio olio peperoncino. Nie pokazywałam Wam, jak zrobić to danie, ponieważ już jest na moim kanale. Ważne jest tylko, by nie spalić ani peperoncino, czyli papryczki, ani czosnku i by wybrać bardzo dobrej jakości składniki, czyli musi być dobry olej, musi być dobry czosnek i musi być dobry makaron. Do tego szklaneczka naszego soczku, ostatnio pijemy z mężem. Tutaj mamy imbir, mamy miętę, mam tu pietruszkę i cytrynę. Bardzo dobre, orzeźwiające i zdrowe. Także ja się zabieram za jedzenie. Wykąpałam się, co zresztą od razu widać. Zrobiłam sobie delikatny makijaż. I do bramki, kiedy miałam wałki, co bardzo często się u mnie zdarza, zadzwonił kurier. Kurier, na którego czekałam, ponieważ doszły do mnie dwie nowości od Happiness Boutique. Tym razem wybrałam sobie naszyjnik i kolczyki. Jak zwykle biżuteria zapakowana jest w takie bardzo kolorowe opakowania. Ten naszyjnik składa się z malutkich, naturalnych pereł słodkowodnych, a jego zapięcie, bardzo oryginalne w kształcie serca, jest powlekane 18-karatowym złotem. To jest bardzo fajne, że te zapięcie jest bardzo wygodne i mimo długich paznokci nie będę miała prawdopodobnie problemów z zapięciem. O, i tak właśnie jest. No, powiem Wam, że takiego naszyjnika to jeszcze nie miałam. Brakowało mi w kolekcji i myślę, że wygląda to cudnie. No bosko. Przepiękne jest to, że one są takie bardzo króciutkie i dopasowane pod szyję. No, super. Jeśli chodzi o kolczyki, to też takie kolczyki od dawna chciałam. Wiecie, że mam już 3 pary kolczyków od Happiness. Te koła, które uwielbiam. Jedna para to był niewypał. Bardzo ciężkie i niewygodne kolczyki. Ale fajnie się prezentują, jak nagrywam vlogi. Ale tak maksimum na 20 minut można je zakładać. Natomiast te już czuję, że nie są tak ciężkie. Będą na pewno wygodne. I jak możecie zauważyć, jest taka moda, która była... Kiedyś modne były takie kolczyki. Moja teściowa ma takie jeszcze. Nawet przeplatane złoto z jakimś kamieniem, jak się teraz nie mylę, niebieskim. Także wraca starsza moda. Pamiętajcie, że na tą biżuterię macie zawsze zniżkę, darmową wysyłkę, jeśli użyjecie mojego kodu BeatrixLife. Ja teraz lecę po dzieci.
Jestem gotowa. Jak na razie deszcz nie pada i postanowiłam, że pojadę z dziećmi na lody. Jeśli będzie padać, no to mamy trencz, jedziemy autem, także szybko się schowamy. Bardzo fajnie mi się jakoś włosy dzisiaj ułożyły. Podobają mi się takie mięciutkie. Na sobie mam bluzkę z Zary, tą, którą pokazywałam Wam. Ona jest taka dopasowana z dłuższym rękawkiem. Nowy łańcuszek. Spodnie też już starej daty z Zary. I mój trencz, który też uwielbiam. Jedziemy po dzieci. Dzieci wyszły ze szkoły i idziemy na lody. Lody, o których Wam już mówiłam wiele razy. May Psarniko. Oj, Gabriele, zobaczcie ile smaków. Zobaczcie. I zobaczcie ceny. Jeden smak, euro 50, dwa smaki, 2 euro, 3 smaki, 3 euro. Tutaj naprawdę kosztuje mało w porównaniu do innych miejsc. Ten będzie pyszny, ale ja nie mogę. Owocowe są pyszne. Tiramisu mango. Tu? Lampone fragola. Lui lampone fragola. E tu? Jogurt de mango. Te lody są mega, uwierzcie mi, pyszne. Wzięłam sobie dwa smaki. Smak pistacjowy i owoce leśne. Takie widoki. Ja nie chcę teraz pić, Gabriele. Dość, Gabriele, zostaw. Pierwsze lody w tym roku zaliczone. Pycha. Dzień, dzień. Ten oto sposób nasz vlog dobiegł końca. Gabriele się jeszcze bawi, Anastazja się jeszcze kręci. Jest przepiękny dzień, na koniec wyszło słoneczko. Nie doczekamy zachodu słońca, bo muszę wracać do domu, przygotować jakąś kolację. Następnym razem Wam pokażę tutaj zachód słońca, bo jest naprawdę piękny. Anastazji jest smutno, bo ona by tu jeszcze została, jeszcze pochodziła. Nie chce wracać do domu, fiksi jeden. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten szybki vlog Wam się podobał i widzimy się w następnym vlogu. Cześć Wam! Wróciliśmy do domu i wiecie co? Kurier przywiózł mi nową paczkę i zobaczcie, co tu jest. Boomaker. Bardzo fajny design, zobaczcie. Taki minimalistyczny. No, muszę poczekać na Francesco, aż wróci, żeby go zamontować i zobaczyć, jaki będzie dźwięk. Dobro. Bardzo ładny design. Ja się na takich rzeczach też bardzo nie znam, także poczekamy, aż przyjedzie tata, żeby to podłączyć. To będzie niespodzianka dla Francesco i dla dzieci. Dzisiaj będziemy oglądać film z zupełnie nowym dźwiękiem. Czekam, aż Francesco dojedzie, bo chcę mu pokazać niespodziankę. Myślę, że się będzie bardzo cieszył, bo od dawna to chciał. Ostatnio kupił sobie jego kolega podobny. Mój brat też już ma i nam brakowało, także jak tylko przyjdzie. I akurat dzisiaj się spóźnia, jak zawsze tak jest, zawsze tak jest. Ciao.
Teraz już bez żartów, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się i potańczyliśmy. Powiem Wam, design jest genialny, świetnie się dopasował tutaj pod telewizor, ale jeszcze się zastanawiam, czy go tam zostawić, czy go nie zawiesić nad telewizorem. Ogólnie wygląda bardzo fajnie, ale to już nawet nie to, jak on wygląda, ale jak on działa. Bo dźwięk naprawdę jest różnica, ogromna. Słychać w każdym pokoju o dużo, dużo lepiej. Ten dźwięk jest taki czysty. Coś fajnego dla miłośników kina i muzyki w domu. Mój mąż się bardzo cieszył, ja też się bardzo ucieszyłam. Będziemy mieli dużą, lepszą jakość, jeśli chodzi o dźwięk, o słuchanie muzyki. A Wy, jeśli Was takie coś interesuje, to zapraszam, bo będziecie mogli oglądać lepiej moje vlogi. Ja się teraz z Wami żegnam, dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Cześć Wam!